Cześć, wszyscy fani Engage'a. Gra jest naprawdę świetna, ale warto poznać wcześniejsze odsłony na 3DS-a. Seria została wskrzeszona naprawdę w wielkim stylu dzięki wyjściu Awakening. Co prawda tutaj bohaterowie nie mają stóp, ale warto tym grą się zapoznać. A jaki, tak już wspomniałem w poprzednim filmiku, ostatnią częścią serii wydano na Nintendo 3DS z 2017 roku, czyli Shadows of Valentia, który jest chyba najlepszą wersją. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mi się udało dorwać, co prawda francuskie, ale pudełeczko Conquest powstało w latach 2015-16 na 3DS-a i było takim dosyć nietypowym jak na Nintendo rozwiązaniem. Otóż w pudełkach mogliśmy kupić dwie wersje jakby tej samej historii, ale z punktu widzenia dwóch osobnych bohaterów. Mieliśmy wersję Birthright, trochę taką prostszą, i Conquest, troszeczkę trudniejszą dla weteranów serii. No i w pewnym momencie fabuły te dwie ścieżki się spotykają i wówczas mogliśmy dokupić też trzecią wersję tych samych wydarzeń pod tytułem Revelations. Dlaczego ja teraz tak szybko się wziąłem za to? Otóż gdy mają włączyć sklep 3DS-a, nie będzie możliwe dociągnąć legalnie tej wersji Revelations, czyli tego jakby tej trzeciej opcji Fire Emblem Fates, która jest dostępna tylko jako DLC. Co prawda istnieje fizyczny kadrycz z wszystkimi trzema grami na jednym, ale osiąga on bardzo zawrotne ceny na aukcjach. Ja miałem wcześniej Birthright, teraz udało mi się dorwać Conquesta. Nie grałem w żadne, więc na pewno sobie to zostawię potem, gdy przejdę jeszcze raz Shadows of Valentia. No i zobaczmy, co jest w środku i jak to wygląda sprawa z DLC na stan koniec lutego 2022. Muszę powiedzieć, że czuję się weteranem serii. Wiele godzin spędziłem przy Fire Emblem, szczególnie na 3DS-ie. Na Switchu, w Engage'u jeszcze daleko tak się nie posunąłem, ale to z prostego względu. Póki jest sklep na 3DS-a, jakoś chce mi się ciągle spędzać tą konsolką więcej czasu, żeby tak ją dopieścić, że nie jest taka porzucona. Kupuję pudełeczka z 3DS-a, póki się da, w normalnych cenach. No i mi się udało, tak, Fire Emblem Fates Conquest, czyli ta trudniejsza wersja tej samej przygody, przynajmniej ja to tak rozumiem. To nie jest do końca tak jak z Pokémonami, że mamy Pokémony Black and White, nie? Że tam się różnią kosmetycznie, czy tam, nie wiem, Scarlet and Violet. Tutaj podobno jest to zupełnie inne podejście do tej samej opowieści, z drugiej strony jakby konfliktu. No i ta wersja Fates jest taka troszeczkę, z tego co słyszałem, trudniejsza niż Birthright. No, zobaczymy, jaka jest prawda. Odpalamy grę. Fajne pudełeczko, bardzo mi się podoba kolorystyka, nawet bardziej niż Birthright. Szkoda, że po francusku, no ale się nie dało. Okej, słuchajcie. Cel tego filmiku jest prosty. Zobaczyć, w jaki sposób możemy uzyskać pełną historię. Co prawda, mogę dokupić też pudełeczko Birthright i następnie DLC Revelations, i będziemy miał trzy gry, ale zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chcemy tylko oprzeć się na jednym pudełku. Prawdopodobnie wówczas Birthright będzie dostępny jako DLC. Zobaczymy, ile to kosztuje i czy coś da się z tym zrobić w 2020 roku pod koniec, przepraszam, w 2023 roku pod koniec lutego. No, filmik jest fajny, bo już widziałem go kilka razy, gdy gra wychodziła. Gra powstała na popularności Fire Emblem Awakening. No dobra, słuchajcie, co my tu mamy? Extras. Obtain a new story, tak? Zobaczcie, możemy zakupić Birthright, czyli tą drugą główną wersję, oraz Revelation, która jest ostatnią, trzecią ścieżką. Tak, czyli to jest ścieżka Hoshido, my mamy ścieżkę Nora i mamy ostateczną. Zobaczmy, ile kosztuje zakupienie takiego Birthrighta. Łączymy się z internetem. Swoją drogą, bardzo mi się podoba, że Shadows of Valentia dało wybór odwracalnej okładki. Taka okładka SNES-owa, więc fajnie. No i zobaczymy, jak to wygląda. Podejrzewam, dodam, że pudełeczko z Birthrightem kosztuje około 200 zł, Conquest około 200 zł, DLC Revelation z tego słyszałem około 60 zł. No zaraz zobaczymy, ile kosztuje dokupienie sobie ścieżki Birthright. Zobaczcie, ile to trwa. Po prostu Nintendo nigdy nie umiało w takie rzeczy. Robili to fajnie, z gustem, te wszystkie internetowe sklepiki, ale po prostu ślamazarnie jak nigdy. W tle leci teraz soundtrack z Shadows of Valentia. Żałuję, że mi się nie udało zakupić edycji kolekcjonerskiej Fire Emblem Fates
z tymi wszystkimi trzema grami na jednym kadridżu. A najlepsze jest to, że miałem taką okazję 5 czy 6 lat temu. No ale wtedy też nie byłem zbytnio fanem gry. Pograłem tylko kiedyś w Awakening. Teraz udało mi się dorwać, jeszcze póki jest w miarę tanie, zapatentowaną wersję po angielsku. W angielskim sensie pudełeczku. Dobra, trochę to trwa, zrobimy cięcie. Battlefield kosztuje 80 zł. No to czyli dużo, dużo mniej niż wersję w kadridżu. Dobra, nie chcę, a zobaczmy ile kosztuje Revelations. Swoją drogą, świetny soundtrack jest Shadows of Valencia. No dobra. Zobaczcie, też 80 zł. No, czyli to jest taka cena. Dobra, słuchajcie. To ja biorę się za Fates. Zobaczę jeszcze, co to jest Extras. A Wireless Battle DLC. Oczywiście oprócz tego mamy też pełno po prostu DLC. A, tu akurat nie ma. Aha, dobra, sorry. Zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. Warto wspomnieć, że jest mnóstwo DLC do Fire Emblem Shadows of Valencia na łączną cenę około 200 zł. To są po prostu dodatkowe mapy, dodatkowe lochy, które nie są zbyt polecane przez fanów. No, trochę sobie dużo za to liczą, ale warto nadmienić, że one nie będą możliwe do zakupu po marcu 2023. A, nie ma. Okej, DLC. Dobra, sorry. Zwracam honor. W tej części widocznie nie ma. Dziwne. Dobra. No to do usłyszenia w kolejnych filmikach.